Dzięki Stadionowi Śląskiemu do Polski przyjeżdżali najwybitniejsi przedstawiciele piłki nożnej europejskiej i światowej, bo grał i Pele, grał i Di Stefano, grał i Suarez, grał Jaszyn, Lew Jaszyn z pamiętnego Związku Radzieckiego, grał Strzelców. Pamiętny mecz, po którym to meczu narodziła się legenda Gerdarda Cieślika, to był mecz ze Związkiem Radzieckim, na którym byłem osobiście. Wtedy miałem 15 lat i bilet z zakładu pracy Suty Batory przyniosła mi mama. Mama kupiła go tam, bo tam były takie możliwości, że można bilet kupić. No to ją błagałem, żeby mi przyniosła. No i leciałem piechotą na ten stadion, bo to był mecz niedzielny, grany w samo południe o 12:00. A ja w linii prostej na stadion miałem gdzieś 5 kilometrów. Godzinę trzeba było dobrym marszem iść. Było się wtedy na tym stadionie, na przeżycie niesamowite. I dzięki temu już widziałem tych wspaniałych piłkarzy, widziałem wielkie drużyny, widziałem wielkie reprezentacje, Związek Radziecki, ale widziałem Irlandczyków, widziałem Hiszpanów. No, proszę mi wierzyć, że to była taka, powiedziałbym, wielka szkoła wielkiej piłki, wielkich nazwisk, wielkich piłkarzy, wielkich ludzi. No także wyrastałem i miałem to szczęście od Boga, że właśnie w takiej atmosferze i w takim miejscu się urodziłem i wychowywałem. Ruch od dziecka dla mnie był wszystkim. Ja przez ulicę, na której kopaliśmy piłkę na swoje treningi, chodził Gerard Cieślik. Ruch wygrywa, Filimowski strzela 10 bramek. Ta Omega, którą widzimy naprzeciwko mnie, zadebiutowała, tak? A przegląd sportowy napisał, no, że średnia gra Filimowskiego w zasadzie niczym szczególnym się nie popisał. Strzelił parę bramek, ale nie było to nic specjalnego.